między Tatrami, łód południa, zwanymi przez nas góroli Holami, a gorcami łód północy ciągnie się pod Hole. Jest to kraina i biedno, i bogato. Biedno, no bo nic się tu nie urodzi, jacy no łowie segi grule, a bogato, w piękne widoki, no w czyste powietrze, w bystre potoki, ale głównie bogato w ludzi. Ród Marusorzy, jeden z rodów zakopiańskich, wywodzi się z Kościelisk. Jeden z Marusorzy ożenił się z Zakopanem i miał dwóch synów, Jana i Jędrzeja, znanego przewodnika i ratownika Taczańskiego. I z tych dwóch braci wywodzi się cały duży ród Marusorzy zakopiańskich. Moja rodzina pochodzi z Kościelisk, z Polany Budzówki. Tam też posiadała majątek, na co były wystawione dokumenty między innymi we Lwowie i w Nowym Targu, a obecnie znajdują się one w Muzeum Taczańskim. Dokumenty są wystawiane około 120 lat temu. Mój dziadek, który był rolnikiem, posiadał liczne potomstwo. 5 synów, 4 córki. Z synów najstarszy był Jędrzej, który był moim ojcem, był z zawodu cieślą. Jestem jedynym żyjącym synem Jędrzeja Marusarza Jarząbka. Moje imię i nazwisko Józef Marusarz figurowało na 3 igrzyskach olimpijskich, na 2 akademickich mistrzostwach świata. Byłem kilkakrotnym mistrzem Polski. Po skończeniu studiów podjąłem pracę jako architekt w Zakopanem. Portret, który wisi u mnie w domu, został wykonany przez Witkacego, z którym mój ojciec uczęszczał na wspólne wycieczki w Tatry jako przewodnik i w dowód wdzięczności został mu podarowany. Nazywam się Jan Gąsienica Tomku. Mam lat 85. Już w roku 1923 brałem udział jako ratownik. W tym czasie, kiedy Jędrzej Marusarz był przewodnikiem, zarazem ratownikiem, to więcej w jego rodzinie nie było ratownika ani przewodnika. On nieraz turysta mówił, że góry trzeba szanować, wybierać sobie czas, kiedy można iść w górę, a kiedy nie można, to nie iść. Jędrzej Tatrak ma bardzo dużo pierwszych wyjść ścianowych i graniówek różnych. Oprócz tego był wspaniałym budarzem. Budarz to jest cieśla góralski. Był budarzem, który konserwował kościoły zabytkowe i budynki zabytkowe różne góralskie. No z Jędrzeja ratownik był wspaniały. Zresztą pierwszą wyprawą Jędrzeja Marusarza Jarząbka była wyprawa po Mieczysława Karlowicza, kompozytora Polski. Jędrzej Marusarz uczestniczył w 80 wyprawach od roku 1909 do roku 1949. Nazywam się Ewa Marusarz, jestem córką Andrzeja Marusarza. Pracuję w Funduszu Czasów Pracowniczych jako księgowa w domu wypoczynkowym. Mój ojciec w czasie swojej młodości był skoczkiem, biegaczem. Chodził również na spinaczki. Wielokrotnie brał udział w wyprawach ratunkowych wraz z moim dziadkiem Jędrzejem Marusarzem Jarząbkiem. Po wybuchu wojny światowej ojciec musiał uciekać, ponieważ Niemcy prześladowali wszystkich sportowców. Dostał się na zachód i tam pracował jako marynarz. Pływał na statkach Warszawa, Wilno, Modlin.
Po powrocie z wojny w 1947 roku zajął się ponownie sportem. Był również przewodnikiem tatrzańskim, pracował w kole przewodników, oprowadzał wycieczki po Tatrach. Po zakończeniu kariery zawodnika zajął się trenerstwem. Była to praktycznie chyba pasja jego życia. Przygotowywał zawodników, jeździł po wsiach, wyszukiwał nowych sportowców i do końca swoich dni cały czas pracował jako trener narciarski, mimo że nie czuł się już bardzo dobrze. Zmarł jesienią 1968 roku. Nazywam się Anna Marusarz. Mój tata nazywał się Jan Marusarz. Mimo, że już jestem na emeryturze, mam te swoje 67 lat. Prowadzę wycieczki, jeżdżę na nartach, bo jak człowiek całe życie był w ruchu, to trudno od razu klapnąć, siedzieć i nic nie robić, bo by mi serce wysiadło. Jak w młodości miałam jakieś zmartwienia, przykrości, to szłam w góry i po przełęczach jakoś pogubiłam te zmartwienia. Zawsze wróciłam więcej uspokojona do domu. Wydawało mi się, że jestem szczęśliwsza. Jana Marusarza, a moją matką była córka Szymona Tatara, znanego przewodnika tatrzańskiego Helena. Rozpocząłem jazdę na klepkach z beczki, ponieważ nad nie było, ale mając lat 14 startowałem w reprezentacji. Przyjechałem do Polski Szwedzi i to był rok 1927 i zająłem bardzo dobre, zaszczytne czwarte miejsce i od tego momentu stałem się zawodnikiem. Moje największe sukcesy to jest rok 1935, Jugosławia, Planica. Wygrałem konkurs skoków i ustanowiłem nowy rekord świata, 97 metrów. Następny, jeden z największych sukcesów, który najbardziej cenię, to wicemistrzostwo świata Lahti, Finlandia, konkurs skoków, przegrywając 0,2 punkta. Nazywam się Magdalena Marusarz-Gądek. Na studiach powiedziano mi, żebym nie liczyła na to, że nazwisko to w jakiś sposób ułatwi mi studia. Skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie ze specjalizacją z rehabilitacji leczniczej i narciarstwa. Zaczęłam malować na szkle, chyba jak miałam 7 lat, a może wcześniej. Malowanie nigdy nie było ucieczką moją, przed czymś było po prostu wewnętrzną, ogromną potrzebą wyrażenia swoich najgłębszych uczuć. No na szkle. Wydaje mi się, że o wiele więcej mogę wyrazić w tych obrazach teraz, kiedy mam dwoje dzieci. Rok 1939 wybuch wojny zastaje mnie w Sronisku na hali Pysznej. Prowadziłem Sronisko wraz z siostrą Bronisławą. Po wyjściu wojsk niemieckich do Polski ludzie zaczęli uciekać przede wszystkim do Budapesztu. Do Budapesztu dotarłem po raz pierwszy w styczniu 1940 roku. Od tego momentu zostałem zaangażowany jako kurier. Wracając z Budapesztu, zostałem złapany w szczeckim Plesie. To było 22 marca. Skoczyłem podwójne szyby. Przebijając rękami głową, wypadam z pierwszego piętra. Skierowałem się do wioski Wychodna. Tam mieliśmy Słowaka, który z nami współpracował, a nazwisko Jan Żachlawaj. Tam byłem bandażowany, otrzymałem narty i kieruję się do Zakopanego, ratować rodzinę, żeby gestapo nie aresztowało. Przyleciałem do domu, zabrałem żonę.
Przeszliśmy przez Dolinę Kościeliską na Halę Pyszną. W połowie doliny było małżeństwo Berestkowie napisane. Sercem oddani dla organizacji. Niestety, Berestko został złapany przez Niemców, skatowany, przyznał się, że posiada broń. Za broń i radia Niemcy i narty rozstrzeliwali. Jego żona przeszła wiele więzień, wiele obozów. Wracając nieraz z Budapesztu, ukochane Tatry, czułem się naprawdę jak u siebie w domu. W czasie wojny 10 z naszej rodziny pracowało przeciwko okupantowi hitlerowskiemu. W Zakopanem powstała organizacja, o której ja na początku nie wiedziałem. A siostra Helena już została wciągnięta, również i Bronisława i Maryja. Siostra została złapana z dwoma kurierami, Roman i Pyrkowski. A czwarty kurier Stanisław Kula skoczył w rzekę w Hernad, w lody i nie wie jak przepłynął. Świadkiem moich wydarzeń na Montelupi jest Józef Pachla, profesor wychowania fizycznego na Bielanach. Przede mną mur odgradzający, dwa dziedzińce. Tamten dziedzin dla Niemców, ten dla więźniów, w tym murze są drzwi. Doskoczyłem do drzwi, wyskoczyłem na klamkę, a z klamki jakbym grał w siatkówkę. Złapałem druty, ale obciążone. Druty pękły, znaleźliśmy się na dole. Kolega szybszy doskoczył do drzwi. Po drzwiach się spina, a ja trzymam te drzwi. Na górze jest zakończony mur szkłami. Złapał za szkła i krzyknął. No ja myślę sobie, jest koniec ze mną. Patrzę, druty wiszą. Ja do drutów kolczastych. I po drutach wyleciałem szybciej jak kolega. Niemiec nie był dalej od nas jak 15 metrów. Pełnym galopem. Wrzeszczał na całe gardło. Hajt, hajt. A ja szczupakiem na drugi drut. Spadam na ulicę Montelupi. Z okien jest pełna kanonada. W Gradzie Kul dogoniłem kolegę Bugajskiego. Pytam, jesteś ranny? Kiwa głową, że nie. Ja go zachęcam do dalszej ucieczki. A on urwanymi słowami mówi, Staszek, nie dam rady. Rozbimy się, uciekaj. Może choć jeden z nas przy życiu zostanie. Olka Bugajskiego zostawiłem w klatce schodowej w Krakowie. Nie było mi łatwo wyjść z Krakowa. Byłem przecież ranny, pokrwawiony i podarty. 3 jestem w Zakopanem. Siostra Helena woli Pogórski rozstrzelona. Ekshumacja była, a ja zwłoki rozpoznałem po czaszce. Poza tym wśród tych kobiet ona była najwyższa. No i zabrałem te najdłuższe kości, bo tylko kości były. Przewieźliśmy do Zakopanego i ogromny w Zakopanem był pogrzeb. Ale ogromny, jeden z największych. Po prostu manifestacja. Mój syn Stanisław Piotr ma 2 dzieci. Najstarsze z nich jest Jakub. Jakub ma 13 lat. Od dziecka jeździ na nartach i stale postępy jego rosną. Teraz ostatnio był 6 w gigancie. Nam zależy, ażeby miał jak najwięcej stażu, bo upatrujemy, że przecież w przyszłości stanie jak zwycięzca na podium. A chciałbym, żeby stanął wyżej jak ja. Tu pod tymi wierchami po dziś dzień żyją jeszcze Inkse i tys hyrne rody góralskie.